formalne dotyczą porządku obrad i proszę takie wnioski formułować. W związku z tym, że w ramach posiedzenia, Sejmu teraz ten idiota obraził Polaków, mówiąc o nich, że są rasistami, Polacy, dumni Polacy, którzy będą szli w marszu, to nie są ani rasiści, ani faszyści, a ten idiota od dwóch winek na niemieckim lotnisku obraził Polaków. Panie pośle. I wnioskuję, panie marszałku, o ukaranie tego idioty, ponieważ nie ma prawa obrażać 60 czy 100 czy milionów. Panie pośle, pan przekracza poziom przyzwoitego zachowania się w Sejmie. Proszę. Dziękuję bardzo. Panie pośle, zwracam panu uwagę, że w taki sposób nie należy odnosić się do innych posłów. Proszę państwa, jest wniosek formalny o przerwanie porządku obrad, bo pierwszy wniosek o przerwę nie dotyczył porządku obrad. Jest wniosek o przerwanie i ten wniosek poddam w głosowanie. Innych wniosków formalnych już nie będę przyjmował. Poddaję głos pod głosowanie wniosek o przerwanie posiedzenia. Kto z państwa posłów jest za tym wnioskiem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 397 posłów, za głosowało 143, przeciw 247, wstrzymało się 7. Sejm wniosek odrzucił. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1 porządku dziennego. Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, druk 2957. Przypominam, że Senat zgłosił 3 poprawki do ustawy. Zgłosili się posłowie. Proponuję, aby Sejm wysłuchał 2-minutowych oświadczeń w imieniu klubów. Nie będę przyjmował zgłoszenia o pytania. Proszę, jako pierwszy głos ma pani poseł Joanna Frydrych, klub parlamentarny.